Witajcie w kolejnym vlogu. My jesteśmy w trakcie pakowania, bo lecimy na wakacje, lecimy do Chorwacji. Wylot mamy w nocy o 5 nad ranem. Wylatujemy z Warszawy do Splitu. Tam gdzieś transfer autobusem. Ogólnie, jeżeli chodzi o miejscowość, to jest Podaca, Podacza. Nie wiem, jak się wymawia te miejscowości, ale tak jak powiedziałem, można sobie wygooglować i zobaczyć. Gdzie będziemy? Wyjeżdżamy na tydzień. I tak, musimy najpierw dojechać do Warszawy, bo wylot mamy z Warszawy. Nie było tutaj w naszej okolicy, niestety, z Rzeszowa wylotu. No i wyjeżdżamy za niedługo. Iza wam zaraz pokaże walizki, co w nich jest. No i pakować się dalej, bo jeszcze ja jestem niespakowany. Lecę ja, Bartosz i moja mama i każdy z nas może mieć duży bagaż rejestrowany 20 kg plus bagaż podręczny 5 kg. Mój bagaż podręczny, jak widać, jest jeszcze pusty, ale stwierdziliśmy, że to jest za dużo. Po co nam tyle walizek, tym bardziej, że lecimy tylko na tydzień, więc ja z Bartoszem spakujemy się razem do jednej walizki, a w drugą walizkę pakuje się moja mama i do jej walizki wsadzimy też takie cięższe rzeczy, jak na przykład Flaming, którego dorwaliśmy w Tesco, nie w Tesco, w Biedronce i zobaczcie, on jest ogromny, on jest na dwie osoby. I mamy jeszcze taką, tak, co to jest? Takie kółko, takie koło ratunkowe w kształcie ananasa. To zabieramy ze sobą, zabieramy też pompki i to dwie. Jedna jest taka nożna, a druga jest taka elektryczna. Jakby ta elektryczna przestała działać, chociaż ją sprawdzaliśmy i działa, to będziemy dawać nożną, będziemy pompować nożną. Tutaj mamy też już naszykowane ciuchy na dzisiejszy wyjazd i lecimy oczywiście w dresikach. Ja mam tutaj dresiki i podkoszulek i Bartosz też ma dresiki i koszulkę. Lecimy w długich spodniach, bo ja jestem zmarzluchem i na lotniskach, w samolocie ta klima jest straszna i ja chcę, żeby mi było ciepło, ja nie lubię marznąć, ale boję się z drugiej strony, że jak dolecimy i tam wyjdziemy, w ogóle nie mówiłam wam chyba, ale lecimy na Chorwację, więc jak wysiądziemy na Chorwacji w takich długich dresach, to się tam ugotujemy, tym bardziej, że musimy jeszcze jechać godzinę do naszego hotelu z lotniska, ale no nie, wolę, żeby mi było ciepło w samolocie, niż żebym marzła tam w tej klimie. I się rozchorowała potem. Więc tak, to są nasze ciuszki już naszykowane na lot. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to biorę między innymi ten biały, który pokazywałam wam ostatnio w holu zakupowym. Zobaczcie, jeszcze mam metki. Jeśli nie widzieliście tego hola, to tutaj wam wyjedzie link. I swoją premierę też będzie mieć strój, który dostałam od Bartosza. To jest strój Moyes od Jessiki Mercedes. I on jest jednoczęściowy. Nie pamiętam, jaki to jest model. Jeśli on jest jeszcze dostępny, to podlinkuję wam go w opisie, bo tutaj nigdzie nie jest napisane. Nie pamiętam, jaki to jest strój, ale on jest przepiękny. Też jest biały i też jest jednoczęściowy. Oczywiście ja go wypakuję, nie będę brała tego pudełeczka, wezmę tylko ten woreczek. Dalej, co tutaj mamy? Ochrona przeciwsłoneczna. Tutaj mamy chłodzące mleczko po opalaniu z wapniem. 30 filtr. Filtr 30 w sprayu i filtr 15, jak już będziemy opaleni. Myślę, że nam wystarczy, jak nie, to będziemy dokupować. No i tutaj mamy ubrania. Zdecydowanie ja wiem, że mam za dużo tych ubrań jak na tydzień, ale ja lubię mieć wybór, ja chcę porobić sobie ładne zdjęcia, więc tak. Tutaj też widać, mamuśka przyleciała ze Stanów i przywiozła nam fajne perfumki. Ja dostałam Calvina Kleina, Bartosz dostał swojego Hollistera, on jeszcze ma nieodpakowanego. I perfumy bierzemy pełnowymiarowe, bo wiecie, w ten bagaż możemy mieć wszystko pełnowymiarowe, ale mimo to takie rzeczy jak, już wam tutaj pokazuję, co tutaj mam, takie rzeczy jak olejki, płyny do mycia ciała, szampony, odżywki, nie będziemy brać takich wielkich butli, bo to będzie ciężkie i na tydzień no to nie ma sensu, dlatego i tak kupiłam te małe pojemniczki, czekajcie, wysypię to. No tutaj są paragony. I tak kupiliśmy te buteleczki małe i tutaj będziemy przelewać te rzeczy, bo nie ma sensu takich ciężkich butli ze sobą nosić, jakichś litrowych, bo na tydzień nie zużyjemy tego. Wystarczy nam jakaś taka jedna czy dwie buteleczki szamponu, nie? Więc tak zrobimy i te małe buteleczki damy tutaj do tego bagażu rejestrowanego. Nie będziemy się bujać w podręcznym z tym. Ale taki mały trik, tutaj co kupiliśmy, dezodorant pod paszki i tutaj są płyny do płukania ust, Listerine, dobra.
Super sobie teraz bałagan tutaj zrobiłam. Idę to ogarniać. A jeszcze pokażę Wam moją niezawodną kosmetyczkę, którą dostałam od Bartosza mamy. Ona jest z Victoria's Secret i jest ogromna, pojemna. Uwielbiam ją. To jest moja ulubiona kosmetyczka. Nigdy nie miałam lepszej. I tutaj też już mam jakieś pudełeczka z wcześniejszych wyjazdów. I też jakieś miniaturki różnych produktów widzę. Więc może stąd też coś weźmiemy, bo się na pewno przyda. Z jednej strony będę miała pielęgnację, a z drugiej kosmetyki do twarzy, ale ich nie biorę za dużo, bo nie planuję używać. Nakrycia głowy. Ja mam kapelusz z C&A i kosztował chyba, nie pamiętam, ale bardzo mało. Chyba 29 zł albo 34. Więc jak na kapelusz to całkiem spoko, bo widziałam w H&M były po 50 czy 70 zł. A Bartosz ma czapkę z daszkiem z Timberlanda. Więc to będą nasze nakrycia głowy. Muszę jeszcze dołożyć buty, bieliznę, te kosmetyki spakować i ogarnąć podręczną. A jeszcze tu jak Wam pokazuję, to Wam pokażę, co mamy na plażę. Nie mam modnego koszyka, które teraz są wszędzie we wszystkich sieciówkach. Koszyk miałam w tamtym roku i wtedy jeszcze nie były modne i stwierdziłam, że jest mało praktyczny i go wyrzuciłam, więc brawo ja. Ale za to mam taką super torbę z Victoria's Secret i zobaczcie, ona jest naprawdę spora, czekajcie. Tutaj oczywiście wszystko sobie wrzucamy tutaj od góry, ale tutaj z przodu ma pełno kieszonek, które są pozaznaczane, co tutaj możemy włożyć, czyli na przykład japonki. O, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Japoneczki. Jedną ręką to mi troszeczkę ciężko. No powiedzmy, chociaż nie są do końca włożone, ale tak, japonki, okulary, tutaj butelka z piciem. Bardzo praktyczne to jest, bo wiecie, macie tutaj pod ręką takie rzeczy, nie musicie grzebać w tej torbie i szukać, co tam jest na dnie, tylko macie cztery kieszonki i jest bardzo ładna. Więc taką torbę mam ze sobą, ale ją chyba właśnie sadzę do podręcznej. Tak, dobra, idę działać dalej. Schowałam już tutaj wszystkie okulary, które bierzemy ze sobą. Najbardziej to podobają mi się te. Są przepiękne. Już też pokazywałam Wam je w holu zakupowym. W ogóle muszę oderwać tą przypołową metkę, nie? Ale zobaczcie, co znalazłam w tej torbie. Ja w ogóle zapomniałam o tym, że mamy coś takiego. Niech się tylko dostanę. Mam japonki i flaminga. I to dostałam od mojej siostry. I ten flaming super będzie pasować tematycznie do tego flaminga, który mamy, który jest pompowany, nie? Ale to są... Ojej, jak to ciężko idzie. To są takie zapinki, które dajecie sobie na przykład na leżak. Jeśli chcecie na leżaku wyłożyć, położyć swój koc albo swój ręcznik i nie chcecie, żeby on się zsuwał, to tym sobie przypinacie swój ręcznik. No, genialne, nie? Oczywiście, że to bierzemy za sobą też. Wszystkie produkty już przelałam. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I spakuję je do takiego woreczka strunowego. W razie, gdyby miało się coś, wiecie, wylać, no to lepiej, żeby to było w takim woreczku, a nie zalało nam ubrania. I zobaczcie, jak mało miejsca to zajmuje. Już Wam pokazuję. Spakuję wszystkie. I woreczek prezentuje się tak. Jeszcze zdążyłam na szybko pojechać do sklepu, do drogerii i kupiłam nam chusteczki nawilżone, no bo nigdy nie wiadomo i będziemy sobie je brać na plażę, zawsze wytrzeć ręce czy coś, nie? Przydadzą się. Więc tyle z nowości. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jaką mamy fajną wagę do ważenia walizek z takim uchwytem, bo te wagi, które mamy tutaj, one są do ważenia ludzi, nie? I ciężko jest na nią ustawić walizkę, jak są walizki duże, one dotykają podłogi, nie są rzetelne, jak ktoś mówi, miarodajne, więc bardzo gorąco polecamy Wam coś takiego i już Wam pokazujemy, jak to działa. Sprawdzimy tę wagę na naszej walizce podręcznej, zobaczcie, bardzo się zahacza i delikatnie podnosi. Ona ma limit 5 kg, zobaczmy, ile waży. Znaczy, walizka ma limit. No podręczna może ważyć 4,6, a nasza waży... Nie, walizka może ważyć 5 kg, a nasza waży 4,6. O, właśnie, dokładnie. A limit wagi jest, nie wiem jaki, ale bardzo duży. Dziękuję bardzo za pomoc. Nie. Dokładnie tak, jak Bartosz powiedział. Dobra, my już jesteśmy spakowani, przygotowani. Zaraz wyjeżdżamy. Lot jest dosłownie za 5-6 godzin, więc musimy sobie wyjechać, być jeszcze 2 godziny wcześniej na odprawie. No i co, ja Wam jeszcze pokażę, jeżeli chodzi o elektronikę, bo wiem, że tego Iza nie pokazywała. Cała elektronika jest spakowana. Tutaj wszystkie kable, słuchawki bezprzewodowe, jest maciek oczywiście w obudowie, a to dostaliśmy od Patryka, naszego moderatora, naszego przyjaciela. To jest DJI Osmo Mobile 2. To jest gimbal do telefonów.
nową mobile, nie jest za aparatu niestety. No i pobawimy się nim trochę. Prosił o fajne jakieś ujęcia, żebyśmy mu nagrali jakiś zachód słońca czy wschód słońca, no i ogólnie te wszystkie widoki. Więc no co, pobawimy się trochę nim. Ciekawe jak to będzie. No i jeżeli chodzi o jakąś elektronikę, pozostałe rzeczy to nic nie bierzemy. Maciek mówi, jest wystarczająco, mamy telefony. Więc no tyle. Tu mam co? A, tu mam okulary jeszcze. To w takim razie mamy już wszystko wam pokazaliśmy. My lecimy i czekajcie oczywiście na vlogi z Chorwacji. Pojawią się od razu po naszym przylocie, jak tylko uda nam się je zmontować. To co, trzymajcie się i do zobaczenia. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Na razie, pa pa!